Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Słowa Bożego. Razem ze mną w studium będą brali udział Dawid, Ewa, Mariusz, no i ja, Władysław. Będziemy studiowali Słowo Boże na temat Jezusa Chrystusa jako Boga, jako Syna Bożego. Oparte to wszystko jest na Słowie Bożym, to co Duch Święty objawiał. Dlatego Jego chcemy prosić, aby był przede wszystkim On naszym nauczycielem i aby nas wprowadzał w tą głęboką prawdę, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Módlmy się. Dawid się pomodli. Nasz ukochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy być Twoimi dziećmi. A stało się to dlatego, że w pewnym momencie w historii zesłałeś swojego Syna, abyśmy mogli dostąpić usunowienia również. Dlatego, Ojcze, o tym dzisiaj chcemy mówić, o tym chcemy dzisiaj dyskutować. Kochany Ojcze, dlatego zapraszamy Ciebie, abyś był wśród nas, błogosławił nasze rozważanie, abyś, Panie, dodawał nam myśli i abyśmy, Ojcze, wszystkim, co będzie tutaj czynione, mówione, abyśmy mogli Ciebie uwielbić. Jeszcze raz składamy Ci cześć i uwielbienie i zapraszamy Cię nie jako gościa, ale jako gospodarza. Amen. Amen. Po 2 latach służby Jezus przyszedł razem z uczniami w okolice Cezarei Filipowej. To było szczególne miasto. Tam znajdowała się potężna skała. Na tej skale zbudowano twierdzę. Wtedy była to twierdza rzymska. A na tym wzgórzu były porzucone kamienie. To było bardzo wymowne. I pytanie zawsze, kto jest tą opoką i kto jest tym kamieniem, które tam na wzgórzu się znajdowało. Jezus Chrystus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej i zadał bardzo istotne pytanie. Jakie to było pytanie? Za kogo mnie ludzie mają? I usłyszał odpowiedź ze strony uczniów. Jaka to była odpowiedź? No, uczniowie próbowali odpowiedzieć najlepiej, jak potrafili. A mówili, co ludzie mówią o Chrystusie. A jedni, że jest nauczycielem, drudzy a inaczej się zwracali do niego. Każdy z tych tytułów był tytułem, który był takim, no, przynosił Chrystusowi uznanie w oczach ludzkich. Ale Chrystus czekał na jedno i w pewnym momencie Piotr odpowiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I tak. To było to, na co Chrystus czekał i za co również Piotra później w pewien sposób zbudował. Tak. Znaczy, to jest jedna odpowiedź, zobaczcie, bo mówimy o tym, że w końcu Piotr zresztą w natchnieniu Bożym powiedział, że Jezus jest Mesjaszem. Ale tu chodziło o coś więcej. Otóż najpierw Pan Jezus zadawał pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. A jeszcze ważniejsze dla uczniów było to, gdy musieli sami się zastanowić i odpowiedzieć Panu Jezusowi na pytanie, za kogo wy mnie uważacie. Bo możemy zwrócić uwagę na tą poprawną odpowiedź Piotra. Rzeczywiście właściwa. On zrozumiał to przesłanie od Pana Boga. Wszystko było dobrze, ale jeszcze ważniejsze było, że to była jego odpowiedź, wewnętrzne przekonanie. I o to chyba w tym wszystkim chodzi, prawda? Że kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, to prędzej czy później musimy sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, co ja o nim myślę, kim on jest dla mnie. Bo wiecie, mógłbym też na przykład powiedzieć tak jak Piotr. Albo nawet zacytować Piotra. Powiedzieć, Piotr powiedział, ty jesteś Mesjaszem, ale
Jezus chce wejść w bardzo osobiste relacje, dlatego pyta, ty, za kogo ty mnie uważasz? I trzeba się z tym zmierzyć, żeby wiedzieć, kim naprawdę jest Pan Jezus i kim jest w moim życiu. Tak. I o tym dzisiaj mówimy. Tak jest. I dlatego to jest bardzo ważne, słusznie, z czym będziemy musieli się skonfrontować. Za kogo my mamy Jezusa Chrystusa? Nie, że coś przeczytaliśmy, ktoś powiedział, usłyszeliśmy coś o Jezusie, ale kim Jezus Chrystus jest dla ciebie? Słuszna uwaga i słuszna odpowiedź. Każdy człowiek będzie musiał z tym się skonfrontować i dać właściwą odpowiedź, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus. I czytamy w Słowie Bożym, że Jezus Chrystus był różnie określany. Każda z tych wypowiedzi jest właściwa, dlatego że ona nakreśla Jezusa Chrystusa. Nie wystarczyło jednym tylko tytułem nazwać Go, ale różne określenia ze względu na Jego istotę, ze względu na Jego osobowość, ze względu na Jego misję i tak dalej. Ale jest pewien tytuł, który Jezus Chrystus bardzo cenił. Czytamy, że w Słowie Bożym około 80 razy jest podkreślone właśnie to, ten tytuł, który określa, kim Jezus Chrystus. Jaki to jest? To jest tytuł Syn Człowieczy. Tak. Bardzo chętnie w taki sposób Jezus o sobie mówił. I to takie odniesienie ma też do Starego Testamentu, kiedy w Starym Testamencie konkretnie ludzie byli o tym tytułem nazywani. Ale jest jeden wyjątek w Księdze Daniela, kiedy jest mowa o Synu Człowieczym, który ukaże się na obłokach, przychodzi do starodawnego. I w sumie to jest takie podwójne znaczenie. Syn Człowieczy jako człowiek z krwi i kości, Jezus Chrystus, ale też pewne wskazanie na to, że jest kimś więcej. Jest tym Synem Człowieczym, zresztą wyrażał, mówił też o tym, że ukaże się Syn Człowieczy, ukaże się na obłokach. Takie konkretne odniesienie właśnie do tych słów z Księgi Daniela. Co to znaczy dla nas, że Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym? Albo dlaczego takiego tytułu, czy takiego określenia, takie określenie jest użyte w Piśmie Świętym, Syn Człowieczy? Co to nam mówi? Znaczy, z jednej strony, zobaczcie, nie czytamy o tym, żeby ludzie mówili o Jezusie, o Syn Człowieczy idzie. Nie. To tak. Pan Jezus mówił o sobie, że jest Synem Człowieczym. Podkreślał swoje ludzkie pochodzenie. Jestem człowiekiem. Ale rzeczywiście, jeżeli patrzymy na Jego życie, które jest osadzone na proroctwach, na wypełnieniu się tego, co Stary Testament zapowiadał w związku z Panem Jezusem, no to rzeczywiście okazuje się, że ten Syn Człowieczy to nie tylko człowiek, ale ten, o którym właśnie słyszeliśmy. Może to być ktoś więcej. Ten, który przychodzi przed sędziwego. Ten, który obejmuje całe królowanie tutaj na tej ziemi. Żydzi znali te słowa i mówili, taki ma być Mesjasz. Tak. Z tym, że łatwiej było im skoncentrować się na Panu Jezusie, mówić, to jest człowiek. Albo nawet spoglądano na Niego z pogardą. To jest tylko człowiek. I ludzie potrafili Go zlekceważyć, opluć w pewnym momencie, ubiczować, przybić do krzyża, bo to był ktoś niewarty uwagi. A więc tej wypowiedzi starotestamentowej, że ten Syn Człowieczy, ten wyjątkowy Syn Człowieczy, to jest także Mesjasz, oni tego nie zauważyli. Ale patrząc na życie i na to, co Pan Jezus zapowiadał w związku z tym, co się jeszcze ma wydarzyć, to określenie naprawdę wybiega tylko, także poza tą ludzką sferę życia. Tak jest. I gdy czytamy Słowo Boże, no to zarówno Stary Testament i Nowy Testament mówią o Stwórcy, o Bogu, że w pewnym momencie stanie się Synem Człowieczym. Jak otwieramy Biblię, to już pierwsza obietnica, jaka była przekazana naszym rodzicom, pierwszym rodzicom, że narodzi się jako potomstwo kobiety, czyli stanie się człowiekiem, aby mógł dokonać tego wielkiego
zbawienia. No tu jest ten piękny już wiersz cytowany z Księgi Daniela, z 7 rozdziału. Może odczytajmy to. 7 rozdział, 13-14 wiersz. Proszę bardzo. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Tak jest. Zawsze myślę o tym 7 rozdziale Księgi Daniela, tam jest opisany sąd. Sądzeni będziemy na podstawie prawa Bożego, a jako ludzie jesteśmy przestępcami tego prawa. Czyli jako przestępca zapłata za grzech, za przestępstwo jest śmierć. No i w związku z tym może być określenie, czy wyrok może być, no przestępcy przestąpili prawo, no i w związku z tym wynik tego należy im się śmierć. A wtedy jest to coś pięknego, przychodzi Jezus Chrystus i mówi, ja jestem Synem Człowieczym. To ja już poniosłem winy za wszystkich ludzi jako człowiek. Proszę tego kogoś, który jest sądzony, nie karać, dlatego że ja już zapłaciłem za jego winy, za jego przestępca. A on to przez wiarę zaakceptował i dlatego jest usprawiedliwiony moją sprawiedliwością i dlatego należy mu się zbawienie. Nie na podstawie własnej sprawiedliwości, jak to dużo mówiliśmy na studiach w poprzednim kwartale, ale na podstawie sprawiedliwości, którą wyjednał Jezus Chrystus. Proszę bardzo. Myślę, że jeszcze jeden taki ważny aspekt. Tak. Syn Człowieczy, bo jeżeli by mówił o sobie jako o Synu Bożym tylko, to ktoś jest taki odległy. A Syn Człowieczy to ktoś, kto jest blisko człowieka. Chyba ten tytuł miał też na celu jakby uświadomić ludziom, jak blisko jest ludzi. Że jest... Chociaż zobaczmy, już nawet ta starotestamentowa zapowiedź mówiła o tym, że przed tego sędziwego przyszedł ktoś, kto był podobny do Syna Człowieczego. To już też taka zapowiedź, która mówi, że niekoniecznie tylko w 100% człowiek. Ktoś, kto jest podobny do Syna Człowieczego. Jestem, ale za tym idzie też coś więcej. Rzeczywiście o Panu Jezusie wiemy, że nie był tylko Synem Człowieczym, nie był tylko człowiekiem, prawda? Nawet ta zapowiedź to już tutaj gdzieś nam wstępnie sugeruje. Ale tak czy inaczej jest spośród nas. I jest przez to nam bliski, był wśród nas, żył wśród nas. Takiego też powinniśmy widzieć i takiego cenić. Tak. I dlatego może nas rozumieć. Nasze troski, nasze zmagania z sprawcą złego, z wieloma innymi rzeczami. On też był głodny, on też płakał, on też przeżywał, on cierpiał. No z wyjątkiem grzechu oczywiście, ale może nas rozumieć, dlatego też w Słowie Bożym jest napisane, że mamy takiego arcykapłana, który może cierpieć razem z nami i nas rozumie. Chwała Panu, że takiego Boga, takiego Zbawiciela mamy, który wie, co to znaczy być człowiekiem, jest Synem Człowieczym. Tak. Ale też Słowo Boże nas uczy, że to nie jest tylko Syn Człowieczy, ale uczy nas, że to jest Syn Boży, że to jest istota boska. Tak. Mamy teksty, które warto podkreślić, no chociażby z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 30 wiersz. Jeśli ktoś ma, to proszę odczytać. Z Ewangelii Mateusza, 11, 27. Przeczytajmy, bo najważniejsze to jest to, co mówi Słowo Boże na temat Jezusa Chrystusa i zbawienia. Proszę bardzo. Tak, to ja przeczytam z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 27 werset. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna,
tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tak. Ewangelia Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak. Czyli ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest ta jedność między Bogiem Ojcem a Synem. Jest w pełni Bogiem, tak jak był w pełni człowiekiem, tak również jest w pełni Bogiem. Któż z ludzi to może powiedzieć o Bogu? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak. Ta pełna jedność. Jezus Chrystus jednak, będąc Bogiem na ziemi, są wypowiedzi biblijne, że w każdej sytuacji był poddany Ojcu. Mimo to, że był równy Ojcu, to jednak był poddany. Dlaczego? W jaki sposób? Jeżeli mogę, ja bym wcześniej chciał się odnieść do tej myśli samego synostwa Jezusa, bo my czytamy o tym na przykład, że Pan Jezus potrafi powiedzieć: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Co to za syn? No bo przecież my jesteśmy też synami Bożymi, prawda? No jesteśmy. Tych, których Duch Boży prowadzi, tak. Oni są synami Bożymi. To jest coś niesamowitego, ale to nasze synostwo jednak jest dużo bardziej ograniczone. Nikt z nas nie może powiedzieć: ja i Ojciec jedno jesteśmy, prawda? Albo nikt z nas nie może powiedzieć, że Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce, mówiąc o kimś z nas. A więc chodzi o to, że kiedy mówimy o tym synostwie Jezusa Chrystusa, to jest synostwo naprawdę wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Ono jakby przekracza te nasze wyobrażenia o synostwie, prawda? O bycie czyimś dzieckiem. Tak. I te słowa rzeczywiście nam tutaj otwierają, jakby poszerzają horyzonty w myśleniu, bo wiecie, bo moglibyśmy mówić: Syn Człowieczy, więc człowiek. Syn Boży, więc Syn. Więc zawsze ten, który ma swój początek, który jest człowiekiem, który jest tylko potomstwem. To nie jest tylko potomstwo, to jest jedyny w swoim rodzaju, który potrafi powiedzieć: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Tak. Ale pomimo Proszę to, no. Chrystus mówił, nie może Syn sam od siebie nic czynić, więc zastanawiam się nad dynamiką tego związku między Bogiem a między Chrystusem. A skoro jest Synem i również jedno z Ojcem, to dlaczego, przepraszam, że ja zadaję pytanie, to dlaczego w takim razie nic sam od siebie Syn nie może uczynić? Tak. Nic sam z siebie. To jest istotne, że był równy z Ojcem, Ojciec i ja jedno jesteśmy i te wszystkie teksty wspominaliśmy, a równocześnie Chrystus podkreśla jako istota boska, że sam od siebie nic nie czyni. Dlaczego? No w tym samym czasie też jest Synem Człowieczym. No właśnie dochodzi, że kiedy patrzymy na nauczanie Nowego Testamentu, to widzimy, że Pan Jezus, to już są słowa apostoła Pawła z listu do Filipian, który mówi o nim, że był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i był posłuszny aż do śmierci. Czyli to do śmierci krzyżowej. A więc był w postaci Bożej, ale wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi. I te wszystkie elementy trzeba z sobą połączyć. Tak. Jeżeli był Synem Człowieczym, no to te zależności Bóg Ojciec widać w Nowym Testamencie. I dlatego na tym etapie ludzkiego jego tutaj pobytu na ziemi widzimy też pewne ograniczenia, prawda? Kiedy Jezus Chrystus na przykład mówi: Ojciec większy jest niż ja. No a co ma powiedzieć jako człowiek? To jest rzeczywistość, którą sam zaakceptował. Przecież wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, więc jako sługa co ma powiedzieć? On się kieruje pewną konsekwencją tego wyboru, którego dokonał. On nie został poniżony, on sam wyparł się samego siebie. I dlatego mówimy o tym, że jest Synem Bożym, który rzeczywiście z Ojcem ma niezwykłe relacje, ale jako zarazem Syn Człowieczy ma ograniczenia, ludzkie ograniczenia na tej ziemi. Tak. I dlatego też możemy powiedzieć, że te wypowiedzi są bezpośrednio związane z Jego misją i Jego pobytem tu na ziemi. Jako, słusznie było podkreślane, jako
Synem Człowieczym, jako człowiekiem. Ale rodzi się jeszcze inne pytanie, a mianowicie, czy Jezus Chrystus, będąc na ziemi, używał swojej mocy boskiej, czy nie używał? Skoro był poddany Ojcu, czy używał swojej mocy boskiej? Jeżeli, to kiedy i w jakich okolicznościach? Zdecydowanie używał, ale używał na użytek innych, tak? Używał, kiedy przebaczał grzechy, dlatego że nikt nie może grzechów wybaczać, tylko Bóg, więc używał mocy Bożej do tego. Używał, aby przywracać zdrowie, używał, aby przywracać nadzieję. Tak naprawdę nadzieję przywrócić nam może tylko Bóg. Dlatego Chrystus wielokrotnie używał, jednak nigdy w celu ułatwienia bądź uratowania swojego własnego życia. Własnego życia, własnego człowieczeństwa i tak dalej. Ja pamiętam jeszcze w seminarium był uczyłem się i nauczycielem, rektorem był pastor Andrzej Maszczak, już nie żyje. I on nawet pamiętam, jak podkreślał, że gdyby Jezus Chrystus tylko raz użył mocy boskiej, znaczy swojej mocy boskiej, no to, aby sobie drogę ułatwić, jako wzór nasz, no to nawet użył takiego słowa z gwary, że diabeł by narobił no, takiego zamętu no, w świecie i powiedział, to jest jakaś kombinacja, on jest wzorem, on jest człowiekiem, a na swoją korzyść używa mocy boskiej, dlatego słusznie było podkreślone. Mamy teksty zawarte w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale. Może nie wszystkie, ale przeczytajmy szczególnie 21, 22, 23, od 20 po 24. Od 20, tak? Tak. I ujrzawszy wiarę ich rzekł, człowieku, odpuszczone są grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest? Czemu bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec, odpuszczone ci są grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego. Powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nim i podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy dzisiaj oglądaliśmy. Tak jest. A więc tu jest wyraźnie podkreślone, że Jezus Chrystus dawał dowód, podkreślał swoją boskość, kiedy przebaczał grzech. I oni słusznie powiedzieli, że grzechów nikt nie może przebaczać, tylko Bóg. A dlatego, że Jezus Chrystus był istotą boską, więc przebaczał grzechy. Nie odwoływał się do kogoś, tylko osobiście powiedział, że grzechy, tak jak czytaliśmy, przebaczone. I następnie też widzimy jego moc, ja bym to nazwał moc twórczą, że to ciało tego sparaliżowanego, no to już ciało, które się rozkładało, i żeby on został uzdrowiony, i to nie w jakimś długim procesie, tylko został uzdrowiony, do tego potrzebna jest jaka moc, jak uważamy? Tak jak było powiedziane, stwórcza, boska moc. Tak jest, stwórcza moc. I on jako stworzyciel, jako Bóg, jako stwórca miał to moc i dlatego mówił, wstań, weź łoże i chodź. To były wszystkie dowody na to, że Jezus Chrystus no, podkreślał swoją boskość. I tak jak słusznie powiedzieliśmy, używał swojej boskości dla dobra innych, dla uzdrawiania. Nawet znamy z Ewangelii Jana, używał jej, że nawet z martwych wzbudzał jako Bóg. Wszystko czynił to zgodnie ze swoim Ojcem, ale jednak to była jego boskość, która
no, podkreśliła to, że on ma prawo jako Bóg przebaczać grzech. On ma prawo powiedzieć, wstań, wejdź w łoże. On ma, miał prawo powiedzieć do Łazarza, się modlił wcześniej, jakby uzgadniał to z Ojcem, takiego słowa możemy użyć, ale następnie powiedział, Łazarzu, ja Tobie mówię, wstań, ja Tobie mówię, jako Bóg, jako Stwórca. Proszę bardzo. Właśnie zaczęliśmy to nasze rozważanie od tego, że po 2 latach swojej działalności Jezus pyta, za kogo uważają ludzie, za kogo uważają uczniowie Jego. I zobaczmy, On przyszedł ze swoją misją, żeby przedstawić tutaj Boga na ziemi, pokazać i kim On tutaj jest. Nie mógł bezpośrednio powiedzieć, tak, jestem Synem Bożym. I widzimy tutaj właśnie ten przykład uzdrowienia, jak niesamowity sposób pokazuje, żeby ludzie to dostrzegli, że jest również Bogiem. I to i wiele takich sytuacji, ale właśnie tak umiejętny, w tak mądry sposób, że w sumie nic nie mogą jakby przyczepić się do Niego za to, co zrobił. Tak. W ogóle w życiu Pana Jezusa było wiele takich epizodów, podczas których to ludzie zadawali sobie pytanie, kim On jest? Jego zachowanie wybiegało poza wszelakie normy, poza wszelkie przykłady biblijne. Zadawali sobie pytanie, kim On jest? I o to chodziło. Ludzie mają sobie zadawać pytania i patrząc na Jezusa, mają znaleźć odpowiedź. No zobaczcie, gdyby Pan Jezus powiedział, jestem Bogiem, jestem Synem Człowieczym, jestem Mesjaszem, no to prawdopodobnie szybko by Go uciszono. Pan Jezus to wiedział i nie ze swojej lękliwości był powściągliwy, ale chodziło o to, żeby pewne myśli w ludziach dojrzały i żeby ludzie po prostu zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi i z kim mają do czynienia. Syn Człowieczy? No, dużo więcej. Syn Boży? Nie taki jak ja. Kim On jest? I nagle odpuszcza grzech. No, to jest to. I to słusznie było podkreślone, że Jezus Chrystus nie stanął, jestem Bogiem. Ciekawa lekcja dla nas, prawda? Tak. Że nie wszystko ze względu na to, komu mówimy, nie wszystko może taka osoba, dana osoba przyjąć od razu. Chrystus bardzo delikatnie, w bardzo umiejętny sposób przekazywał to co najważniejsze. To, co najważniejsze o Nim. Tak. I dlatego też On czynił pewne rzeczy, które wskazywały, które udowadniały, że On jestem. Konkretne oczywiście czyny. I to też musimy, niektórzy to lubią walczyć o jakiś autorytet. Ja jestem tym, ja jestem nauczycielem, ja jestem i tak dalej. Mnóstwo. Nie, ty nie mów, kim ty jesteś, tylko ty pokaż w czynach, że tym jesteś. Od tego też musimy się uczyć od Jezusa Chrystusa. No a tak jak w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale jest napisane, a kto to jest z Nazaretu, Izali coś dobrego z Nazaretu, a znamy bardzo dobrze jego matkę, Marię. Tam nawet kwestionowali trochę jego pochodzenie z Ducha Świętego, tutaj Józef jest i tak dalej, i tak dalej. No, znamy jego braci, Jakub, Juda i wiele jeszcze innych, znamy jego siostry, no po prostu. Znamy Jego pochodzenie. I co Jezus Chrystus na to odpowiedział? Co Jezus Chrystus z Ewangelii Jana przeczytajmy. Niech to będzie Słowo Boże. 8 rozdział i 58 wiersz. Odpowiedział im Jezus. Tak? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Tak. Tu są dwie rzeczy, nie? Czyli zanim Abraham był, to znaczy ja się tam nie urodziłem w pewnym momencie, tak jak w ogóle dzieci się rodzą. Znaczy urodziłem się. Urodziłem się. Ale istniałem wcześniej. No, ale istniałem wcześniej. Jego preegzystencja jest tutaj podkreślona. Zanim Abraham był, to jam był. I jest powiedziane tutaj takie, to jest drugi zwrot, takie ciekawe słowa, jam jest. No, może nie będziemy tutaj się zbyt bardzo posługiwali czy popisywali znajomością języka hebrajskiego i greckiego, ale jam jest, mieści się w pełni w jakim tytule boskim?
No, tego Boga Jahwe, to imię, Boga, które najbardziej było znane. Tak. Jahwe to w rzeczywistości jestem, który jestem, prawda? Tak. I tutaj, wiecie, moglibyśmy rzeczywiście mieć wątpliwości, czy aby takich argumentów trzeba się tutaj doszukiwać. Każdy może powiedzieć, jam jest. Tylko, że ludzie, którzy go słuchali, chyba zrozumieli, co powinni zrozumieć, bo postanowili go zabić po prostu. Tak. Byli na niego oburzeni, wściekli, no, zobaczyli w tym bluźnierstwo. Ale Jezus nie zbluźnił, bo przecież on żadnego grzechu nie popełnił. Ale był to kolejny moment, w którym daje ludziom do myślenia. Kim ja jestem? Był przed Abrahamem. Jam jest. I zostawia, zobaczcie, to nie jest jakaś długa dysputa teologiczna. To są pewne ziarna zasiane, które mają dojrzewać, które w efekcie pozbierane razem dają nam jakiś pełniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Tak jest. I ja sobie wyobrażam Żydów. Dla nich to słowo Jahwe, to było szczególnie święte. Nie używali tego nawet. A tutaj Jezus Chrystus mówi, jam jest. A to się mieści właśnie w tym tytule Jahwe. To możemy sobie tylko wyobrazić ich jakaś zdenerwowanie, więcej wściekłość, że on rości sobie pretensje do tytułu, tego najświętszego tytułu, który był dla Żydów. Jahwe, jestem, który jestem. Mam życie sam w sobie, nie mam początku, nie mam końca i wszystko inne, to co łączy się z Bogiem, łączyło się również z Jezusem Chrystusem. A gdy Jezus Chrystus powstał z martwych, to czytamy, że spotykał się z uczniami. Był tam taki pewien uczeń, który musiał wszystko dotknąć. No, jakoś tak bardziej racjonalnie oczywiście myślał. To był Tomasz, nie? No i gdy przekonał się, że to jest Jezus, który zmartwychwstał, to co powiedział? Pan Bóg i Bóg mój. Tak, Pan Bóg i Bóg mój. Podkreślił Jego boskość. Bóg. Tak. Znaczy, on mógł sobie powiedzieć, co chce, ale najważniejsze w tym wszystkim, że Jezus go nie powstrzymał, nie strofował, nie skarcił, nie naprowadził na inną drogę. Po prostu przyjął to stwierdzenie. A to też o czym świadczy. Czyli Jezus Chrystus sam nie podkreślał tego, ale inni obserwując Jego czyny, chociażby w tym wypadku zmartwychwstanie i wiele innych rzeczy powiedzieli, to jest mój Pan, a ten mój Pan to jest mój Bóg. Tak jest. Dobrze. No to popatrzmy jeszcze na służbę Jezusa Chrystusa, bo jako Syn Człowieczy przyszedł, jako Bóg i tak dalej, te wszystkie myśli podkreślaliśmy. No, po co On przyszedł na ten świat? Jako Bóg, aby odbierać chwałę, aby odbierać honory, aby się Mu wszyscy kłaniali i tak dalej. Co Jezus Chrystus powiedział, albo co jest o Nim powiedziane w Ewangelii Mateusza. Mateusza, przepraszam, 20 rozdział, 28 wiersz. Że przyszedł po co Jezus Chrystus? Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tak. Tak samo w Ewangelii Łukasza jest powiedziane, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To tak jakby komplementują się dwa. Czyli przyszedł do służby. Bo w świecie jest tak bardzo często, że ktoś, który pełni jakąś odpowiedzialną funkcję albo jeszcze coś innego, to po to, aby go wszyscy szanowali, kłaniali się. A Jezus Chrystus pokazał, że ten, który jest powołany do czegoś szczególnego, na własnym przykładzie, to jest powołany do służby. A właściwie w efekcie do śmierci za tych, do których... Daleko idącej służby, tak? Tak jest. A więc naprawdę musiał być kimś wyjątkowym, skoro mógł rozwiązać problem grzechu na tej ziemi. I stąd właśnie mówimy Syn Człowieczy, Syn Boży, Bóg. Wszystko w jednej osobie, po to, żebyśmy mogli powiedzieć, mamy Zbawiciela, który nas zbawia od początku do końca, to On, Bóg. Tak. W Chrystusie, świat z sobą pojednał. I tego rzeczywiście możemy się trzymać, bo Chrystus jest niezwykły. Tak. Zresztą wiele przykładów
moglibyśmy z Ewangelii podkreślić nawet wtedy, kiedy była uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Wszystko tam było. Była misa, była woda, było prześcieradło, były inne rzeczy. Tylko kogo nie było? Sługi nie było. No i wtedy Jezus Chrystus. Jakby praktycznie, ja sobie wyobrażam tą scenę, bo wszyscy patrzyli, a uczniowie się kłócili, kto z nich jest ważniejszy. No Piotr na pewno nie uważał, że to on. Judasz jakoś tak najbardziej wykształcony i bystry w tej... I tak dalej, i tak dalej. Jezus Chrystus pokazał. Jeżeli tak myślisz, to wstał, wziął miskę i służył. Tak. Ewa jeszcze chciała podkreślić. Wydaje mi się, że ważne są słowa z Ewangelii Jana, słowa Jezusa z 10 rozdziału i werset 11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Tak. Misją Jezusa było to, aby przedstawić, jaki Bóg jest naprawdę. Boży charakter, bo tu szatan wysunął bardzo wiele zarzutów, oczerniając Pana Boga. I właśnie cała służba, to co mówimy chociażby, jak się zachowywał tutaj na ziemi, mówi o tym, że jest dobrym pasterzem. Przedstawia Pana Boga jako tego dobrego pasterza i cała jego służba, cała jego działalność właśnie ma to na celu, aby właściwie we właściwym świetle przedstawić charakter Boży. Tak, tak, tu jest bardzo ładnie podkreślone. Pasterz to jest ten, który troszczy się o trzodę. Pasterz jest jeszcze tym, który wychodzi i szuka to, co jest w Ewangelii Łukasza napisane. Czyli Chrystus przyszedł, aby znaleźć, ale również przyszedł, aby oddać nam to, co kiedyś było nasze. Prawda? Przyniósł nam jeszcze raz to, tak. co utraciliśmy. I to... Tak jest. Dlatego też no, ten piękny wiersz z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 wiersz. Mhm. Co on mówi? Że złodziej przychodzi, aby co robić? Kraść i zabijać. Kraść, zabijać, tak jest. I tutaj sprawca złego jest nazwany złodziejem. Mhm. Wiecie, jeżeli kogoś określamy jako złodziej, to musimy mu to udowodnić. I pytanie, sprawca złego, co nam ukradł? Przede wszystkim więź z Bogiem. Tak. A można potem dalej wymieniać no, życie w ogrodzie Eden, życie wieczne, ale to wszystko wiąże się i skupia się na tym jednym, czyli na naszej więzi z Bogiem. I to przede wszystkim złamał tak. i ukradł nam szatan. Czyli ukradł nam szatan. Więź z Bogiem, raj Eden, życie wieczne i tak dalej. Ale druga część tego pięknego wiersza, Ewangelii Jana, 10 rozdział i 10 wiersz, ale Jezus Chrystus co mówi? Po co On przyszedł? I co tam jest podkreślone w tym wierszu? Żeby dać nam życie i to obfite życie. Tak jest. On przyszedł, aby to, co zostało nam zrabowane, ukradzione, On przyszedł po to, aby nam to wszystko przywrócić, dać z powrotem. Na tym polegała jego misja. No i kończąc to przepiękne studium, możemy przede wszystkim podziękować Jezusowi za co? Za to, że dał nam te wszystkie wspaniałe rzeczy, stwarzając nas, a kiedy te rzeczy utraciliśmy, podjęliśmy złe decyzje i że szatan nam to wszystko ukradł, Jezus Chrystus przyszedł, aby to wyrwać z mocy szatana i dać nam z powrotem jako Jego szczególny dar. I dlatego, jeżeli takiego Zbawiciela mamy, takiego Syna Człowieczego, takiego Boga, który przyszedł służyć, wyrwać nas z mocy śmierci, grzechu i tak dalej, przywrócić nas do tego, co było na początku, to cóż nam innego pozostaje na zakończenie? Nic, tylko Bogu za to podziękować. Podziękujmy w modlitwie. Nasz drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za to, że tak bardzo o nas zatroszczyłeś się, że tak bardzo chciałeś, abyśmy poznali Ciebie, jaki naprawdę jesteś,
i za te wszystkie dobre rzeczy, o których mówiliśmy. Za to, że chcesz, abyśmy byli blisko Ciebie i abyś Ty był osobiście naszym Panem i Bogiem. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, o to, byśmy z tą świadomością, że jesteśmy Twoimi kochanymi dziećmi, mogli żyć każdego dnia. Polecamy się Tobie w imieniu Jezusa. Amen. 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 Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że byliście razem z nami w tym niezwykłym studium opartym na Piśmie Świętym. Ale proszę Państwa, ale mam dobrą wiadomość. Za tydzień o tej samej porze się spotkamy i będziemy mówić na temat kolejnej istoty boskiej, Ducha Świętego. Kim jest, po co przyszedł? Tak chętnie bym już mówił, ale zostawmy to, za tydzień będziemy to rozważać. Niech imię Boże za to będzie uwielbione. Thank you.